Witam Państwa, Dagmara Siemińska dla portalu Warszawski PiS. Dzisiaj gościem programu W oku cyklonu jest poseł Marek Suski. Witam Panie Pośle. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że ten cyklon nas nie zmiaży. Panie Pośle, Pan jest mocno zaangażowany w sprawy swojego regionu. O jakie inwestycje w tej chwili Pan toczy walkę, jeżeli jest jakaś walka w Radomiu? Oczywiście toczymy walkę o inwestycje infrastrukturalne. Tu chodzi o połączenie Radomia z Warszawą, linią kolejową, czy o obwodnicę Radomia, no ale jak na razie okazuje się, że ta walka, choć była obiecana, że odniesie sukces, okazuje się, że po wyborach Platforma jak zwykle najpierw obiecywała, a teraz po wyborach pokazuje nam gest Kozakiewicza i dostajemy od ministrów coraz to dalsze terminy ewentualne wykonania prac. Linia kolejowa, teraz właśnie dzisiaj otrzymałem odpowiedź na interpelację. Mowa jest, że drugi etap może być w latach 14-17. Co to znaczy 14-17? Bóg raczy wiedzieć. Pierwotny termin wykonania prac, dokończenia prac był rok 2013, więc nawet ten najbardziej optymistyczny scenariusz mówi o tym, że jeden z etapów to 2015, a drugi być może 2017, ale nic nie jest pewne, dlatego że ponad 1200 działek jest jeszcze niewykupione, a zatem nie ma gruntów, na której ta inwestycja ma powstać, a wykupy nie zostały nawet rozpoczęte, ponieważ z różnych względów, jak się tłumaczy minister, nie jest jeszcze wykonany projekt. Zatem te obietnice, jakie składała Ewa Kopacz i ministrowie, którzy przyjeżdżali do Radomia, okazały się po prostu czczymi obiecankami, no, obywatele będą niestety musieli długo czekać na to, żeby w jakichś godziwych warunkach dojeżdżać z Radomia do Warszawy. Inną sprawą jest kwestia obwodnicy. Też się okazało, że pieniądze, które miały być na nią przeznaczone, gdzieś się rozpłynęły. Minister odpowiada, że przeznaczono je na inne inwestycje, a zatem tutaj ta inwestycja powstanie, ale też w bliżej nieokreślonej, dalekiej przyszłości. Mam nadzieję, że bliższej, jeżeli wygra Prawo i Sprawiedliwość, to te inwestycje zostaną przyspieszone, a przy Platformie Obywatelskiej nie będzie najprawdopodobniej żadnych inwestycji w naszym regionie. Ewa Kopacz też obiecywała, że będzie centrum rehabilitacji przy szpitalu. Chodziło o takie centrum, które miałoby podjąć rehabilitację dla osób, które przebyły choroby nowotworowe. Dzisiaj też z ministerstwa otrzymaliśmy odpowiedź, że nie ma żadnego projektu w tym względzie w ministerstwie, a zatem to też były tylko obietnice wyborcze. Ale jest jeszcze inny problem. Nie tylko chodzi o inwestycje, które były obiecane. Mamy na przykład w tej chwili sytuację, że zakręcono gaz dla okręgu radomskiego. Polega to na tym, że PGNiG mówi, że w najbliższych latach nie będzie można wykonać nowych przyłączy gazowych. Jeden z wójtów wybudował szkołę. W szkole jest nowoczesna właśnie gazowa kotłownia. No i PGNiG zaproponował mu dostawy przerywane. Co to znaczy dostawy przerywane? W okresie letnim będzie gaz, a zimą może nie być, czyli szkoła nie będzie funkcjonować. To samo z inwestorami, duża inwestycja, kilkaset miejsc pracy miało powstać przy hucie szkła. Wiadomo, podstawowe źródło energii to jest gaz i też inwestor otrzymał odpowiedź, że nie ma możliwości technicznego dostarczenia gazu. Mieliśmy spotkanie z nową szefową PGNiG i pani prezes powiedziała, że jak dobrze pójdzie, to otrzymamy tyle gazu, ile mieliśmy w zeszłą zimę na ten sezon grzewczy. Natomiast jeśli chodzi o nowe przyłącza, to też jak dobrze pójdzie, to za kilka lat. Co to znaczy kilka lat bez możliwości rozwoju regionu? To jest po prostu degradacja. No i to przypomina działania Putina wobec niepokornych republik byłego bloku sowieckiego. Jak tam trochę nie było tak, to się gaz zakręcało i się stawiało do pionu. Być może chodzi o to, że region radomski głosuje na Prawo i Sprawiedliwość i trzeba go jakoś ukarać.
innego wytłumaczenia znaleźć takim działaniom nie można, ponieważ pani prezes nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego właśnie w naszym regionie nie będzie możliwości rozwoju, jeśli chodzi o gaz. No, a gaz, wiadomo, jeżeli nie ma możliwości dziś przy takich ostrych restrykcjach w ochronie środowiska, to pozbawia szans rozwoju cały region. A jak wygląda sytuacja finansowa instytucji kulturalnych w Radomiu? Sytuacja instytucji kulturalnych w Radomiu zależy od sytuacji finansowej miasta, bo Teatr Radomski jest instytucją miejską. Teatr Radomski ma wyprzedane bilety na wiele spektakli naprzód. Spektakle cieszą się dużym powodzeniem. Miasto finansuje na tyle, ile potrzeba i specjalnie nie słyszałem, żeby teatr przechodził jakiś kryzys, można powiedzieć, wręcz przechodzi rozkwit. Natomiast są inne instytucje kultury, takie jak budowana inwestycja nowoczesnego Muzeum Sztuki Współczesnej, tak zwana elektrownia. No i tutaj niestety są duże opóźnienia, ale ona jest finansowana z funduszy marszałkowskich, czyli Sejmiku Mazowieckiego. Tu, gdzie też jest koalicja Platformy Obywatelskiej z PSL-em, tu mamy opóźnienia. Ta inwestycja niestety już miała być dawno zakończona, a wciąż jest na etapie robót budowlanych. W Radomiu ma powstać pomnik Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego. Czy może Pan nam powiedzieć coś na ten temat? Tak, w Radomiu powstała inicjatywa budowy pomnika Świętej Pamięci profesora prezydenta Lecha Kaczyńskiego i komitet wyemitował cegiełki, które są sprzedawane. Mam tutaj, mogę pokazać wzór cegiełki. Mamy również konto, mamy stronę internetową. Nie będę tutaj podawał rzędu cyfr, to jest oczywiste, nie do zapamiętania, ale bardzo zapraszamy na naszą stronę internetową. Tam jest numer konta i o wpłaty. Z tym, że wpłaty można dokonywać tylko z okręgu mazowieckiego, z całego Mazowsza, z województwa mazowieckiego, bo na taką zbiórkę publiczną mamy zgodę. W tej chwili mamy kilkadziesiąt tysięcy, także można powiedzieć, jest szerokie poparcie społeczeństwa. Mamy też już wykonany projekt. Też zapraszam na stronę internetową, zapraszam na mojego bloga. Ten projekt jest tam publikowany, można obejrzeć. I prosimy o wsparcie po prostu. Jest lokalizacja, jest przychylność władz miasta. Pomnik będzie usytuowany przy głównej ulicy Radomia, ulicy Żeromskiego i myślę, że będzie to godny hołd dla wielkiego Polaka. Jak Państwo widzieliście, jest to propozycja, że Pan Prezydent był razem z małżonką. Wynika to choćby z tego, że Pan Prezydent wielokrotnie podkreślał ogromną rangę rodziny, a razem ze swoją małżonką Marią szli przez całe życie, ona go we wszystkim wspierała i razem zginęli, więc myślę, że hołd należy się parze prezydenckiej. A na ile ważna jest w Panu życiu kultura? W moim życiu? Tak, bo wiem, myślę, że Pan jest związany mocno z kulturą. Myślę, że ważna. Ja przez szereg lat pracowałem w różnych instytucjach kultury. Jedną z takich instytucji nawet kierowałem przez kilka lat. Sam należę do związków twórczych. Miałem swoje wystawy indywidualne, zbiorowe, jeździłem na plenery. Od czasu do czasu jeszcze coś maluję, ale z tym jest kłopot, bo nie ma czasu. Jednak praca posła pochłania większość czasu i żałuję czasami, bo miewam pomysły, a nie mam. Ale sprzedaje Pan swoje prace też na jakichś imprezach charytatywnych, z tego co słyszałam, tak? Zdarza się tak, tak. Czasami, ponieważ mało maluję, to też mam mało tych prac, ale rzeczywiście na kilka aukcji charytatywnych przekazałem swoje prace, a na kilka aukcji przekazałem prace różnych moich kolegów, których obrazy posiadam. I rzeczywiście to jest też taka forma obdarowywania w jakimś sensie swoimi pracami innych, dzielenia się tą swoją pracą. A możemy zobaczyć parę rysunków, bo wiem, że Pan ma... Rysunków to moglibyśmy zobaczyć. Tu mnie Pani trochę zaskoczyła. Rozumiem, że
Chodzi Pani o te rysunki polityczne, tak, bo i tak satyryczne, tak. Też mi się zdarzyło robić tutaj ostatnio. Wykonałem taką serię dotyczącą mistrzostw w piłce nożnej Euro. I był to komiks satyryczny z udziałem głównych polityków naszej sceny, czyli pan premier, który, jak tu widać, z medalem Słońca Peru, haratający w gałę, minister Nowak meldujący premierowi o tym, że wszystkie objazdy gotowe, no bo oczywiście autostrad nie było, były objazdy. Była też na następnym tutaj rysunku taka podnosząca na duchu deklaracja do boju Polsko, czyli Polacy jak husaria, którzy mają zwyciężyć Rosjan. Niestety zwycięstwo się nie udało, ale rzeczywiście walczyli w tym meczu dzielnie. Są tutaj dalej różne postacie, jak widać i pan prezydent, i pan premier, i minister Nowak, który proponuje, żeby te niezbyt udane wyniki w Euro zwalić na PiS. Tu jest oczywiście rysunek początkowy, Euro Coco Comics, lekko żartobliwy rysunek zmieniający troszkę nasze godło, czyli ten kurczak z Rożna zamiast orła. Pod rządami Platformy niestety te nasze stosunki w kraju niestety dość mizernie wyglądają. Ten orzeł też jest odarty z piór i piłka nożna w kształcie troszeczkę bomby z lądem, który na końcu tego komiksu wybucha w rękach Donaldowi Tuskowi. Tu jest Donald Tusk, który proponuje Angeli Merkel dobry wynik w meczu w zamian za pakt fiskalny dla Greków. Oczywiście Angela Merkel go wyśmiała. Tu pani minister Mucha, która obiecuje, że wymieni się z Putinem koszulką, jeżeli nie wygrają meczu, a po meczu okazało się, że ona jest złotą rybką z Platformy, że tylko obiecuje, obietnic nie spełnia. Także takie rysunki, w których występują główne postacie naszego życia politycznego, no i europotwór, czyli czterogłowy smok Platformy Obywatelskiej, który zawłaszczył sobie Mistrzostwa Europy i dalej gdzieś będziemy mogli zobaczyć wybuchającą w rękach tego smoka tą piłkę z lądem. No i krótko mówiąc, wszystko się wali, a za chwilę tutaj był jeszcze tonący statek Titanic Platformy Obywatelskiej. Ile mi się go uda znaleźć, bo trochę jest to nie po kolei. O, jest tutaj ten peotonik, który tonie po zakończeniu Mistrzostw Euro i taki był koniec tego Eurokomiksu. Natomiast to oczywiście jest z lekka żartobliwe. Mogę pokazać jeszcze inne swoje prace, już bardziej poważne, czyli krótko mówiąc obrazy i rysunki. W dużym stopniu, jeżeli chodzi o obrazy, które robiłem, to mogę się pochwalić takimi obrazami, które są z pleneru na przykład malowane gdzieś tam, obrazy olejne, tak jak ten gdzieś pejzaż. Tak, oderwając się jeszcze od ścisłej polityki, pan w Sejmie założył zespół parlamentarny do spraw zwierząt, tak? No może nie do spraw zwierząt, tylko parlamentarny zespół przyjaciół zwierząt, tak. Który między innymi monitoruje, jak funkcjonują schroniska. Zajmowaliśmy się nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt i pisaliśmy interpelacje, kiedy były jakieś bulwersujące wydarzenia dotyczące znęcania się nad zwierzętami, czy też w zespole powstał pomysł zakazujący sprzedaży zwierząt na dzikich targowiskach, czyli ucywilizowanie tej sprzedaży, by często można było zobaczyć takie obrazki, że jakieś szczeniaczki gdzieś na mrozie po prostu przymarzały do chodnika, no a ten, który chciał sprzedać, je tam trzymał w jakimś sensie, być może nawet nieświadomie znęcając się nad zwierzętami. Także zespół ma
sporo sukcesów. W tej chwili pracujemy też nad kolejną nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Myślę, że ta ustawa, jeśli wejdzie w życie, też poprawi dobrostan zwierząt. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę.